jeszcze nawet piwo leci. No i jak jest bardzo. Nawet piwo jest ciągle. Za darmo. Pióro zawodów usytuowane było w malowniczym nadnateckim miejscu w Łazienkach Czarnkowskich. Gospodarzem tegorocznego turnieju był Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Pile. Zgodnie z tradycją turnieju miast, imprezę rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy pamięci patrona imprezy, wybitnego kardiologa, wielkiego Polaka oraz naszego kolegi wędkarza, profesora Zbigniewa Religii. Ja w pierwszej kolejności powiem, jak są usytuowane sektory. Sektor od A do E znajduje się po naszej prawej stronie rzeki. Sektor od F, tak? Dobrze mówię. W dół znajduje się po lewej stronie mostu dzielący rzekę Notecz. Dojazd jest, wyjeżdżając z naszego miejsca, skręcamy lekko w prawo, w lewo KCPN-u, reszta jest oznakowane strzałkami do samego dojazdu. Możliwość dojazdu do sektorów jest na każdym sektorze jest możliwość dojechania samochodem. Ustawiamy samochody. Chciałbym udzielić pewnej informacji. Od 2014 roku powstaje Liga Wędkarstwa Spalikowego. Jest to alternatywa dla północno-zachodniej Polski, żeby po prostu startować. To jest alternatywa dla Grand Prix Polski po prostu, może w ten sposób. Żeby wszystkie kluby i wszyscy zawodnicy mogli startować. Drużyny są trzyosobowe. Więcej informacji, ja tutaj jestem. Będę głównym koordynatorem na północno-zachodnią Polskę i prosiłbym bardzo, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja wszystkich informacji udzielę, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo. W czwartek 30 maja 2013 roku miłośnicy spławika wyczynowego mieli nie lada gratkę w postaci piątych ogólnopolskich zawodów Turniej Miast Memoriał Profesora Zbigniewa Religii. Tym razem boiskiem turnieju stała się rzeka Notecz w miejscowości Czarnków. Jeszcze rozkłasze czerwizowały się. Nie, więcej jest większe. Raczej tak. Panie, mówię, pan tu nie siada, bo pan masz wędkę węglową. Jak węglową? Ja mówię, przecież widzę, że pan masz nową wędkę. A miał taką bolonkę, siódemkę. A mówię, niech pan sobie popatrzy na ten. Na rysunek, najprościej. On mówi, o kurde, no faktycznie, ale mówię, to są pioruny. Taki był.
piątego turnieju miast w 2013 roku zgłosiło się 7 10-osobowych ekip reprezentujących wędkarskie miasta oraz okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego. Były to Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu, miasto Bogdaniec oraz miasto Czarnków. Nadodeckie łowisko okazało się nie lada wyzwaniem dla startujących zawodników. Ryba brała nierówno. Zawodnicy byli zmuszeni do lawirowania pomiędzy tyczką a oklejówkami. Ustrożeki w stosunku do kilku poprzednich dni przed zawodami podniosły się około 1,5 metra, co spowodowało znaczne przyspieszenie nurtu w środkowych pasach rzeki, gdzie zawodnicy sięgali tyczkami. Zestawy uzbrajano różnie, no przeważnie w listki powyżej 12-gramowe. Na tyczce łowiono sporadycznie płocie, krąpie, klenie oraz okonie.
trafiło się kilka cert, które po złowieniu zostały wypuszczone, ponieważ w dniu zawodów nałożony był na ten gatunek ryby okres ochrony. Z tego powodu nie mogły one wpłynąć dodatnio na zawodnicze punkty. Trafiały się sektory np. AC, gdzie strategiczne punkty robiła głównie drobna, naprawdę drobna ukleja, łowiona przy samym brzegu na uklejówki maksymalnie do 2 metrów. W piątym turnieju miast w Czarnkowie nad Notecią swoje sektory wygrali. Sektor A. Henryk Hoppe, OPZW Piła, 905 punktów. Sektor B. Zygmunt Kulik, OPZW Koszalin, 740 punktów.
Sektor C. Barbara Nagórska, OPZW Szczecin, 270 punktów. Sektor D. Hieronim Stasiak, miasto Czarnków, 2385 punktów. Sektor E. Jacek Kozielski, OPZW Gorzów, 2440 punktów. Sektor F. Waldemar Kryński, OPZW Gorzów, 3395. Sektor G. Paweł Kowalski, OPZW Koszalin, 1580 punktów. Sektor H. Wojciech Kwiatkowski, OPZW Szczecin, 2300 punktów. Sektor I. Rafał Beger, OPZW Poznań, 1520 punktów. I sektor J. Jan Włodarczyk, miasto Bogdaniec, 2190 punktów. Sami piątego turnieju miast w 2013 roku zostały drużyny. Pierwsze miejsce miasto Bogdaniec 32 punkty, drugie miejsce OPZW Piła 35 punktów, trzecie miejsce OPZW Gorzów 37,5 punkta, czwarte miejsce OPZW Poznań 39 punktów, piąte miejsce OPZW Koszalin 40 punktów, szóste miejsce OPZW Szczecin 44 punkty, siódme miejsce miasto Czarnków. Gospodarz okazał się bardzo gościnny, zdobywając 52,5 punkta. Po zakończonej sportowej rywalizacji w Łazienkach Czarnkowskich odbyło się uroczyste wręczenie pucharów oraz medali zwycięskim drużynom oraz zawodnikom. Uroczystego wręczenia dokonali starosta czarnkowsko-trzciański Wiesław Maszewski oraz prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Nadnatyckiego Czesław Pachowicz. Witam również wójta gminy Czarnków, pana Bolesława Chwarścianka. Witam serdecznie. Sprawy rodzinne spowodowały, że burmistrz miasta musiał wyjechać i stąd go nie ma, ale prosił, aby nas pozdrowić. Rozmawiałem dzisiaj w godzinach rannych z prezesem Eugeniuszem Grabowskim, z prezesem zarządu głównego, mówiąc o tym, że takie zawody u nas się odbywają. Prosił, aby wszystkich pozdrowić i życzyć wspaniałych wyników. Proszę koleżanek i kolegów, ja może, żeby nie przedłużać, bo zaczyna kropić. A jest jeszcze Bogdan Tomaszewski, radny Rady Powiatu. Stanął z tyłu. To są wszystko ludzie bardzo nam przychylni, sprzyjający nam w organizacji różnego rodzaju spraw związanych z wędkarstwem. Oddaję głos sędziemu głównemu, koledze Józefowi Jeziorskiemu. Dziękuję panie prezesie. Koleżanki i koledzy, protokół, klasyfikacja indywidualna piątego turnieju miast imieniem profesora Zbigniewa Religi. Klasyfikacje w kategorii juniorów. Pierwsze miejsce Dolny Krystian, PZW Czarków, 1525 punktów. I prosiłbym zaraz juniorów o wystąpienie. Drugie miejsce Spurpel Karolina, jeśli pomyliłem to przepraszam, Okręg PZW Szczecin, 910 punktów. Trzecie miejsce Godlewski Filip, Złota Rybka Piła, 735 punktów. Czwarte miejsce Dobrowolski Łukasz Piła, Złota Kaczka, 375 punktów. Piąte miejsce Szczepaniak Daniel, Kuta Piła, 355 punktów. I szóste miejsce Szczepaniak Kamil, Okręg Piła, 80 punktów. Wielkie brawa! Ślicznie się bardzo.
Dziękuję. Klasyfikacja drużynowa. Pierwsze miejsce. PZW Bogdaniec. 32 punkty. Prosimy całą drużynę o wystąpienie. Drugie miejsce. Drużyna okręgu nadleckiego PZW Piła. 35 punktów. Całą drużynę prosimy okręgu nadleckiego również o wystąpienie. To jest okręg Gorzów. No i trzecie miejsce. Drużyna okręgu PZW Gorzów. 37,5 punktów. Pozostałe drużyny tak jak na wieszonym protokole. Najbardziej gościnny okazał się Czarny. Również prosimy o wręczenie pucharu przewodniego. Panie starosto, proszę o wręczenie pucharu przewodniego. Tak, panie prezesie. Panie starosto, jeśli chodźcie. Jeszcze na razie medale rozliczam. Sektor H. Beger Rafał, 1520. 2190 punktów. Dziękujemy. Chcę sprzyjać. Głos poprosił pan starosta Czarnkowsko-Trzcianecki. Szanowni Państwo, pogoda płacze, bo po zawody się skończyły i chcecie jechać do domu, pewnie dlatego. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, że tutaj na tych zawodach się zjawili, że zdobyliście Państwo wspaniałe wyniki i tutaj gratuluję wszystkim. Oczywiście także tych wylosowanych nagród. Cieszę się, że te zawody mogły się odbyć tutaj w Czarnkowie, w naszym powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gościnnych łazienkach czarnkowskich, ale to jest zasługą okręgu nowego zarządu Polskiego Związku Łowieckiego SPIU i za to serdecznie panu Wędkarskiego, za to serdecznie panu prezesowi i całemu zarządowi dziękuję. A Łowieckiego powiedziałem dlatego, bo chciałem jakby nawiązać, że powiatem jesteśmy dość ciekawym, także wędkarsko, ale nie tylko wędkarsko, bo mamy bardzo dużo walorów różnych, także i łowieckich, i oprócz tego mamy swój browar, mamy swoje grzyby, wszystko mamy swoje, także nawiązując do tego chciałbym Państwa zaprosić, nie tylko przy okazji zawodów, ale przy każdej okazji, jeżeli będziecie, to na pewno w tym powiecie coś ciekawego znajdziecie. Także dziękuję jeszcze raz za udział, za przyjazd, życzę szczęśliwego powrotu do domu.